Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projektem uchwały zajmowała się również Komisja Finansowo-Gospodarcza. Bardzo proszę pana przewodniczącego Młodzińskiego, opinia komisji. Komisja Finansowo-Gospodarcza, nie było żadnych uwag. Komisja Finansowo-Gospodarcza 6 głosów za, przeciw 0, wstrzymały się 2 głosy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Mankiewicz. Pani przewodnicząca, także mam wniosek do tego projektu uchwały. Dokładnie argumentacja jest taka sama jak do wniosku o podatku od nieruchomości. Też proponuję zmienić zapisy w załącznikach od 1 do 7, gdzie wzrost w stosunku do roku ubiegłego będzie na poziomie także 2%. Jeżeli państwu tych pozycji jest dużo, to mogę odczytać. Czyli jeżeli chodzi o załącznik numer 1, wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych od 3,5 do 12 ton, ja będę skracał, pozwólcie państwo, czyli następujące stawki, powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie 659, kolejna pozycja 1137, kolejna pozycja 1377. Jest to wzrost o 2%. W załączniku numer 2 i pozwólcie państwo, że będę po prostu tylko czytał kwoty od góry do dołu. 1772, 1783, 1798, 1808, 1868, 1880, 1892, 1903, 1917, 1928, 4 osie więcej, 2107, 2121, 2131, 2810, 2810, załącznik numer 3. 1018, 1258, 1497, załącznik numer 4, 1917, 1976, 2038, 2205, 3 osie 2117, 2853, 4 osie więcej, 2205, 2853 i ostatni załącznik, a przepraszam, załącznik numer 5, 1377, załącznik numer 6, 1544, 1581, 1551, 1651, 1653, 1667, 2036, 3 osie, 1672, 1808, 4 osie i więcej, 1744, 2205 i załącznik numer 7, 1617, 2095. Dziękuję. Panie Marcinie, będzie pan to pisał? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głosujemy zatem wniosek pana Grzegorza Mankiewicza. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Za wnioskiem 11, przeciw 4, wstrzymujących się 3, obecnie nie głosujący 5. Wniosek został przyjęty. Głosujemy zatem projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Bardzo proszę. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały wraz z przyjętym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Za 16, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Nieobecnie nie głosujący 5. Dziękuję bardzo.